Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Sołtys. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nasz najnowszy produkt, który właśnie trafia do sprzedaży. Jest to emulator cyfrowego czujnika ciśnienia benzyny Alex Mimic. Kilka słów, gdzie to urządzenie nam się przyda i jak działa. W większości aut, które dokonują pomiaru ciśnienia benzyny, czy to wysokiego w przypadku wtrysku bezpośredniego, czy niskiego przy wtryskach pośrednich, wykorzystywane są czujniki analogowe, gdzie wartości ciśnienia przedstawiane są jako napięcie. W tym wypadku nie ma najmniejszego problemu z odczytaniem i wyznaczeniem prawidłowej dawki gazu. Coraz częściej jednak spotykamy się z sytuacją, gdzie czujniki na listwach benzyny są cyfrowe. Oznacza to, że wartości ciśnienia przesyłane do sterownika benzyny są w postaci ramek danych i tylko sterownik benzyny potrafi je w cudzysłowie zrozumieć. W tym wypadku wyznaczenie prawidłowej dawki gazu przez sterownik LPG jest niemożliwe. Nie możemy odczytać prawidłowego ciśnienia. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie stworzone przez nas urządzenie Alex Mimic. Mimic pozwoli nam odczytać sygnał z cyfrowego czujnika, przekonwertować go na sygnał analogowy, czyli taki w formie napięcia, i następnie przesłać go do sterownika instalacji gazowej. W tej sytuacji już możemy wyznaczyć prawidłową dawkę gazu i ustawić poprawnie samochód. To jednak nie wszystko. Jeśli chcemy zemulować to ciśnienie benzyny, Mimic potrafi przekonwertować sygnał analogowy na cyfrowy i wysłać go do sterownika benzyny w ten sposób, żeby ten nie zorientował się, że cokolwiek zmieniliśmy. Troszeczkę może to brzmi zbyt skomplikowanie, ale w obsłudze jest maksymalnie uproszczone. Tak samo jak podłączenie naszego emulatora do samochodu. Po poprawnym zamontowaniu tak naprawdę jest gotowy do użycia. Nie potrzebuje żadnej kalibracji. Obudowa jest mała, kompaktowa, znana z naszego emulatora Torpedo. Pozwala to na zamontowanie go w każdej komorze silnika. Domyślnie Alex Mimic obsługuje samochody z grupy General Motors, bo tych z cyfrowym czujnikiem ciśnienia jest najwięcej. Jednakże po zmianie firmware możemy odczytywać sygnał z czujników aut z grupy VAG czy też innych. Zapraszam do mojej prezentacji do naszego samochodu, tam powiemy troszeczkę więcej o działaniu i pokażemy jak naprawdę, jakie to jest proste. Tak jak wspominałem, podłączenie naszego emulatora jest banalnie proste. Ze złącza sterownika LPG pobieramy zasilanie stałe z akumulatora, zasilanie po elektrozaworze, a także musimy podłączyć się pod czujnik ciśnienia. Druga strona wiązki to podłączenie się do już cyfrowego czujnika, czyli musimy pobrać z niego zasilanie, masę oraz sygnał. I mamy dwie opcje: podłączenie po prostu się do sygnału, czyli pobór tych ramek, tak, żeby odczytać sygnał, bądź rozcięcie go. W tej opcji będziemy mogli też ten sygnał emulować. No i w tym samochodzie jest to Insignia 1.5 z 2020 roku o kodzie silnika B15SFT. Mamy tą instalację już wykonaną. Wystarczy podłączyć nasz emulator. No i tak naprawdę jest gotowy do działania, tak? Nie wymaga żadnej kalibracji. Domyślny firmware działa z samochodami z grupy General Motors. I to tyle. Zapraszam na krótką jazdę, pokażemy jak to działa. Ok, mamy pracę na benzynie. Tak jak widać, mamy ciśnienie paliwa wyrażone w napięciu w voltach, 2,6 V, czyli nasz emulator działa, jesteśmy w stanie poprawnie odczytać ciśnienie. Przechodzimy na zasilanie gazem. Tak jak widać, emulację w tej chwili mamy wyłączoną. Mamy tylko odczyt i jesteśmy w stanie wyznaczyć prawidłową dawkę. Samochód poprawnie pracuje na gazie. Teraz będziemy sobie ruszać w trasę. Zobaczymy jak to ciśnienie się zmienia. No i tak jak widać, przy obciążeniu napięcie nam wzrasta, tak samo jak ciśnienie na listwie, no i jesteśmy bez problemu, możemy wyznaczyć prawidłową dawkę. W każdej chwili możemy włączyć emulację ciśnienia. Robimy to z poziomu aplikacji sterownika LPG. No i tak jak widać, mamy zadaną jakąś emulację. Ciśnienie, wysyłamy ciśnienie do sterownika na poziomie 3, w tej chwili 45 V, a na liście mamy już 3,3 V, tak? Czyli emulator nam zadziałał poprawnie, sterownik benzyny sam obniżył ciśnienie. Gdy przyspieszymy i wyjdziemy w strefę tam, gdzie mamy troszeczkę większą zrobioną emulację, tak jak widać dalej nam to poprawnie działa. To tyle jeśli chodzi o użytkowanie tego emulatora, tak jak mówiłem, działa on poprawnie tylko i wyłącznie po zamontowaniu, nie trzeba przeprowadzać żadnych dodatkowych kalibracji, a całą obsługę wykonujemy z poziomu aplikacji sterownika LPG. Dzięki za oglądanie, na dzisiaj to będzie wszystko. W razie pytań zapraszam do kontaktu z naszym wsparciem technicznym. Wszystkie linki potrzebne do zapoznania się bardziej z naszym produktem znajdziecie w opisie. I do następnego, cześć!